Siemanko, ja jestem Zoneksir, a to jest kolejny odcinek serii Timberborn. Mieliśmy drobną przerwę w nagrywaniu, ale wracamy. Co tu się dzieje? Tutaj nas coś pozalewało i nie wiem tak naprawdę dlaczego. Zobaczmy, niech to się może na chwilę wyrówna. To się napełnia. Z powrotem? No nie wiem, to się powinno zaraz wyrównać chyba samo, bo tu przepływy chyba tak to jest zamknięte. Tutaj wszystko płynie ładnie. Dobra, zobaczymy. Przyspieszamy. Niech tu się dzieje, niech to sobie się wyrówna samo jak należy po chwili. Co my tu robimy? My wracamy tak naprawdę do budowania układu, jakby to powiedzieć, do zarządzania przepływami. Tak, będziemy zarządzać przepływami. Dynamity cały czas tworzymy. Jedyne co my tu potrzebujemy, jak oni nam tutaj to dobudują. Aha, tutaj by nam dobrze było znaleźć sposób na tak naprawdę na to, by tutaj jakoś poprzenosić te przepływy, bo teraz tak, jak tutaj mamy to zrobione, to my musimy to wszystko wysadzić i z tej strony gdzieś zrobić jakiś taki tak naprawdę przepływ na 4, raz, 2, 3, 4, albo stąd, albo bezpośrednio odtąd, tutaj dwa zamknięcia, zobaczymy. Tą całą część tutaj będziemy musieli tak naprawdę wyburzyć, wysadzić w powietrze to wszystko. Jedyne co, to musimy sobie teraz się zastanowić, jak to ładnie zrobić, żeby tutaj sobie nasze bobry mogły normalnie na górę powchodzić i to zrobić. Co, gdzie brakuje materiałów? Brakuje nam ziarn soi. No, soja się robi. O, no ale to już wróciło do wszystkiego. Dobra, obumarło. Martwe drzewa. O, zaznaczone do wycinki. Zastąp. Będziesz sadził? Będziesz sadził. Dobra. Dobra, to będzie też sadzone, też będzie sadzone. Mam nadzieję. Zobaczymy. Bubry nasze skażone po ostatnim odcinku wracają powoli do siebie, także wyśmienicie. Dobra, musimy sobie zaplanować jak najlepiej to. Aha, tam dalej nie sięgną. Więc mogliśmy najpierw zacząć wysadzanie, a dopiero później zacząć bawić się inne rzeczy. Dobra, ale nic. Zrobimy po prostu może jakieś przejście, bo tak, to mogą dalej wysadzać z góry. Tutaj jak mają dojście, to tak naprawdę potrzebują schodów. Byśmy musieli... Zastanawiam się, czy nie lepiej by było... nie, bo tam muszą się i tak dostać, i tak się muszą dostać. Trzeba było to zapauzować i zrobić przejście. No nic. Zrobimy to może... może po prostu zrobimy to tak i tak na razie. No. Będziemy mogli wysadzić tą część i później z dołu chyba o jedną w górę powkładamy, żeby wysadzić tą. I tak po kolei będziemy, żeby tutaj wysadzić taki jakiś ten drobny kawałek i przygotować się do spokoju z wodą. Dobra. Dobra, a w międzyczasie, jak to wygląda? Sytuacja z wodą jest dosyć stabilna. Bobrów mamy ile? 55. Łóżek mamy jeszcze wystarczająco dużo. To jest jakiś czas nam wylewa z jakiegoś powodu. To jest ciekawe. Co to się stało, że to wylewa? Zamkniemy to i z powrotem na półtora leci prosto. No, powinno być dobrze. Powinno być dobrze. O, tu już nam drzewa rosną, więc to możemy włączyć, żeby ktoś nam tutaj zajął się wycinką. Kłód mamy wystarczająco dużo, ale będziemy potrzebować też więcej wody. No, coś jest nie tak z przepływem. Zmniejszę to trochę, niech to też pójdzie w tym kierunku, przez chwilę przynajmniej. Żeby odciążyć to, o. Wydaje mi się, że tutaj chyba spowolniły coś przepływy z jakiegoś powodu. Nie wiem, bo to przecież działało wcześniej. Nie, to chcielibyśmy zamknąć. Teraz ta cała woda, zamiast iść tu, musi iść tam. No i wcześniej działało, ale teraz coś nie działa. Coś narobiliśmy z przepływami teraz.
przy tych wszystkich pracach. Coś tu poszło nie tak. Najwyżej zawsze można tutaj też kolejne elementy wysadzić i puścić wodę też tą stroną, żeby było troszeczkę szerzej, bo chyba tego brakuje, bo to chyba za wolno woda stąd schodzi. Może, nie wiem. Tak czy siak, patrząc na ilość wody, to przydałoby się nam jeszcze kolejne źródło pompowania i tak pomyślałem, że moglibyśmy zacząć z tej strony. Tutaj moglibyśmy dłużej pompować, tylko żeby to zrobić, to musielibyśmy wbudować platformy, aby to tam postawić. Dobra, jakie my tu mamy platformy? Dwójeczki. Co moglibyśmy zrobić sobie tutaj tak? I czy to wtedy będzie miało ręce i nogi? Tak. O. I wtedy moglibyśmy jeszcze stąd brać wodę. Dobrze. Tutaj chyba skończyli to, co do czego mieli zasięg. Jak najbardziej. Okej. Dobrze. Teraz będziemy musieli jakoś być w stanie zejść tutaj. Zastanówmy się. Najlepiej byśmy byli stąd i wysadzić tam całą część. A potem to wszystko obudować. Dobra, zobaczmy, gdzie możemy zrobić tak. Tu możemy zrobić to, żeby było to przejście. I tu będziemy robić dalej schody. Tutaj jest tu jeden za nisko, tak? Nic z tego na razie nie budujcie. Moglibyśmy zrobić skąd to wejście. No właśnie, to jest takie, chyba że stąd tutaj zrobimy sobie, a nie, nie wejdziemy, bo to zrobiliśmy schody. Takie to trochę pokręcone. Dobra, to musimy się jakoś tutaj dostać, chyba że tu z góry zejdziemy. Ma to sens? To jest platforma, jedynka, schody tu i tu. I będą mogli stąd budować. To na razie nam nie jest potrzebne, bo to będziemy musieć, żeby z góry nam stawiali tutaj dookoła. Wszędzie. Tu i tu. Tak, zobaczmy. Będziemy mieli tutaj, postawimy bramę. Raz, dwa, trzy. No, myślę, że jak wysadzimy sobie tutaj tą część, to będzie spoko. Dalej nam nie trzeba tak naprawdę. Brama, raz, dwa, trzy. To już nie chcę zakręcać. Nawet tego nie potrzebujemy. Tą część musimy tu wysadzać teraz. Musimy wysadzić tą część. Czyli tutaj też. Czy też? Zastanówmy się. Raz, dwa, trzy, cztery. To nie, tego nie musimy. Tutaj wysadzimy, żeby tutaj dobudujemy na tych drenach po prostu te groble. I z tych grobli będziemy, zamiast budować wszędzie grobli, będziemy mieli od razu dostęp, bo będziemy po prostu ziemię. Dobra. I w takim razie muszą jeszcze mieć dostęp, żeby tutaj to dobudować. O. Wow. Dobrze, że tego nie słyszeliście. Przepływ chyba już jest ok. Ale biegają. Jak murweczki. Tu też są martwe drzewa. Więc zaznaczymy, żeby martwe zastąpić od razu. No wszystko to jest to, co się wydarzyło po ostatnim ataku złowody. A tu mamy pompy też. Aha, tu już jest puste. To możemy zepsuć. Czy zepsuć? To nam jest niepotrzebne. Sprzęt sam nam się przyda. Dobra, wracamy do tego, bo to jest jeden z ważniejszych elementów, który tutaj teraz budujemy. Żeby on się skończył tak naprawdę jak najszybciej. Tak. Zresztą to chyba też nie potrzebujemy. W razie. No.
Tu już mamy do samego dołu, czyli zostaje nam tak naprawdę wysadzić to, a potem to. A potem to. Tego nie będziemy brali. W tej chwili nie chcę tego wysadzać, bo będziemy musieli wysadzać od tej strony. Będziemy tutaj mieli znowu, no zejdziemy sobie, będziemy wysadzać po kolei. Bo nie mamy jak tutaj tego postawić. I chyba tego już nie potrzebujemy. Chyba się troszeczkę pośpieszyłem. Możemy zacząć planować teraz 3-4. Możemy zacząć teraz planować od razu to. Groble. Groble nam są potrzebne. I to. I zastanówmy się. No tak, pośpieszyłem się oczywiście. Oczywiście, że się pośpieszyłem. Bo te schody jak najbardziej nam się tutaj przydadzą. I teraz robimy po prostu tą część, niech zbudują to. Czyli wiemy, że to wszystko tu musi zostać. To możemy zdetonować. Bo to może zostać i będziemy musieli skupić, żeby wysadzić te dwa elementy. Więc zaczniemy detonować pojedynczo. Tak naprawdę ten. A, nie mamy jak się dostać do tego teraz. Do tego tutaj. No to niedobrze, niedobrze. Żeby dostać się tutaj, to byśmy musieli gdzie się pojawić. Tu. I przez róg byli, powinni być w stanie budować w dół. Tak? Chyba faktycznie już się nam wszystko ogarnęło. Ilość produktywności muszę tylko 35. Tutaj wszystko jest. Prądu może troszeczkę brakować. Ten prąd jest wpięty. Jest wpięty do. Tak, jak najbardziej. Ok. To chwilę zajmuje, więc może przygotujemy sobie jeszcze parę innych rzeczy. Mamy już sporo nauki. Więc moglibyśmy niedługo się zabrać. Ile mamy metalu? Nadeszła susza. Spokojnie. Susza nam nie straszna. Tylko musimy zapauzować te tutaj pompy. I to powinno nam pomóc. Mamy wszystkie zapauzowane. Nie, nie mamy jeszcze to. Tu jest ta jedna. Może dobudujemy drugą. Troszeczkę zwolnimy, żebyśmy mieli pewność. Tak, i zbudujemy tutaj, żeby w trakcie suszy mieć na pewno zapas wody. Bo to jest susza, no, 8-dniowa. Tak, więc będziemy musieli na pewno przepchnąć troszeczkę wody później z tego zbiornika tu na dół. Bo nam tutaj rzeczy powysychają. I żeby nam nie zabrakło wody. To jest raz. I dwa. Nie produkujemy dodatkowego jedzenia teraz i myślę, że to jest ten moment, gdzie by trzeba było zabrać się za produkcję dodatkowej energii w postaci właśnie tych naszych wspaniałych kotłów. Dobra, tutaj myślę, że możemy to jakoś tak zrobić, że ta droga i tak musi nam gdzieś tutaj tędy przebiegać. Tutaj sobie najwyżej część energii puścimy górą. I stąd będą mogli spokojnie donosić drewno. A dobra, to też jest bardzo ważne, skoro mamy suszę. Dobra, przyspieszmy. Bo mamy suszę i lada moment będziemy potrzebowali. Następnym razem może to nie być zwykła susza. To mamy. Tak, budują wszystko. To może nie być zwykła susza, tylko to może być złowoda, więc. Musimy się ku temu do tego przygotować. I teraz sobie pomyślałem, że skoro mamy tą naukę, to my ją po prostu wydamy na porządny dynamit.
Dzięki temu zrobimy to troszeczkę szybciej. O proszę, jaki duży. Steptono. Ile tutaj mamy? Tu 3. Ale jakby było mniej. Robimy w ten sposób po prostu szybciej. Wybudujemy, co mamy wybudować. Będziemy mieli ten temat z głowy. Jeszcze to muszą zbudować, tak? I wtedy też ten lepszy dynamit tu postawimy. No nam pozwoli po prostu jak najszybciej to skończyć. I tutaj zróbmy drogę, żebyśmy mieli pewność, że to jest w zasięgu. Wszystko jest w zasięgu, budujemy. Dobra. To może to, te dynamity, moi drodzy, też zróbcie mi w pierwszej kolejności. No. A tamten się działa. Może ile mamy wody? 600, to może inaczej. To wszystko pierwsze. Bo mamy długą tą suszę. Niech już działają z tą wodą. Żeby na pewno było. Jedzenie to jest tak. To wszystko. A, to trzeba zapauzować. Bo to i tak nie będzie działało. To jest. Aha, to też nie ma. Nie ma prądu. Tak, więc to możemy zapauzować, żeby oni poszli robić coś innego. Tak. Jakie to jest zapotrzebowanie całej tej linii? 1000. To jak będziemy mieli podejść 800, to będzie trzeba zrobić tak jeszcze jeden. Co możemy to od razu zaplanować? Jak przyciągnąć tą energię? Myślę, że zrobimy to w ten sposób. Bo wyjście jest tu, więc zrobimy to tak. O. Następnie moc tutaj do góry, bo stąd, bo to jest podpięte. Wydaje mi się, że bokiem też przekazuje energię. Tak, też powinno przekazywać energię jak najbardziej. Dobra. Następnie zejście w dół nic nie da, więc to trzeba zrobić, zejście w dół trzeba będzie zrobić tutaj, więc potrzebujemy jeszcze jeden taki. O. I przejście energii. Zrobimy na wszelki wypadek tak. O, tak. I zejście energii w dół. O tak. I teraz możemy zrobić po prostu drogę jednak tędy. Tu mamy zejście energii. Będziemy mogli ją przesunąć, przerzucić tutaj, tutaj zbudować kolejne elementy i wszystko będziemy mieli w jednym, także tak powiem, układzie. Musimy tą energię też wyciągnąć, to wyciągnąć, to byśmy nie musieli tego burzyć. To wyciągnąć do góry jakoś też. Moglibyśmy w sumie za tym... Moglibyśmy to zrobić. 2 i 1... Nie ma tam jeszcze zejścia, oczywiście musiałem to zrobić. Wtedy mielibyśmy to zrobione tak. Zaplanujmy to sobie. Energia skręca nam. Nie, raczej nie tędy, troszeczkę dalej. Musimy ją dobrze skręcić. Ale zobaczmy, co tu się dzieje. Wybudowali, co mieli budować? Tak, o proszę bardzo. Bum, aż 3 w dół. Mamy to. Czy możecie mi to dokończyć? Wszystkie rzeczy są, po prostu to dokończcie. I stawiamy kolejne. Trójeczka. Tutaj jest już do dołu, tak? Tam jest nawet... Nie, tu jest już tylko jedynka do postawienia. Tak? O. Świetnie. W takim razie tutaj też już możemy postawić trójkę. Tu już jest wszystko. Stąd możemy też budować. Jak najbardziej. Ok, tu mamy to. I tu jeszcze mamy schody. Bez sensu zrobiłem. Nie, widzicie, robię na szybko i tak to się później kończy. Tak, to się później kończy. Dobra, elementy tutaj są, to sobie to wszystko zrobią, żeby to miało ręce i nogi.
Mam zbudowane, detonujemy. I tu jest potrzebna dwójka. Możemy też użyć dwójki. Nie będziemy blokowywać dwójki, bo nam jest niepotrzebne. Szkoda nam ten. Zrobimy to po prostu głębsze i tyle. Będzie tutaj jeden taki. No bo to jest tylko co? Jeden. Da. Zrobimy. Niech sobie będzie głębsze. I tyle. Niech sobie będzie głębsze. I tyle. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Mam nadzieję. Nie. Dobra. I to nam się będzie to kończyło. Ale co? Podwójny spływ to jest za mało. Więc muszą być trzy. Czyli wywalamy to, to i to. Więc to też będziemy musieli wyrzucić. To już zaczynamy. Czyli musimy tą linię też na samym końcu potem wywalić. Tak. Będzie raz, dwa, trzy. Miejmy nadzieję, że wystarczy. On będzie w dół, to nawet to ono sobie będzie rosło. Jak będzie trzeba, to na szybko będziemy poszerzać. Powinniśmy dać radę. Bez większych problemów. Dobra. Jak tam stany? O. Nasze bobry zaraz będą głodować. A, będą głodować, bo to nie działa. Dobra. Dobra, to jednak nie jest tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. Musimy tutaj podpiąć fermentory plus prasę do oleju. Nie ma zmiły. Muszą tutaj być wpięte w tą energię i najlepiej tu na dole gdzieś. Jedzenie, fermentor. Jakbyśmy tutaj wpili energię, byłby super. Możemy to zrobić? Możemy to zrobić. Musimy tylko postawić tutaj te dwie rzeczy. No, możemy zrobić nawet po prostu tak. I zrobimy energia. Tak na wszelki wypadek. O, tak. Tak. I to wszystko musimy zrobić tutaj pierwsze. O, mamy fermentor. Mamy fermentory i potrzebujemy jeszcze prasę do oleju. Prasa do oleju. Gdzie ona była? Tutaj jest. I gdzie my ją możemy sobie postawić? A możemy zaczniemy budować rzeczy po prostu na wodzie? Czemu by nie? Byłoby łatwiej i pod wodą byśmy przesuwali energię. Miałoby to ręce i nogi. No właśnie. Bo nam tutaj chłopaki zaczynają głodować i zaraz będzie problem. Już jest problem. Nie ma jedzenia. Tutaj są jakieś pojedyncze. Skupcie się na zbieraniu kalarepy. Wy się skupcie na zbieraniu. Maniok trzeba przerobić. Mamy to. Dobra. Sfermentowane manioki. Sfermentowana soja. Tak. Dobrze. Tutaj jest olej rzepakowy, więc na chwilę nam wystarczy. Dobra, kalarepa jakoś to idzie. Zużyliśmy. Dobra, to na razie zapauzujemy, żeby tutaj nie szło wszystkie jagody, jakie będziemy mieli, żeby szły na wyżywienie. Tak, biedne bobry. Na razie umierają tylko ze starości. Czyli jakoś jeszcze tu, jeszcze ta energia na szybko. Dobra. Postawiam to zaraz, a prasę może gdzieś rzućmy na szybkości, tylko aby była. O, tu też będzie miała od razu energię. I to też nie miejsce pracy. Budowa Hyperion. No, i niech działają, i niech działają. No, dawać. Jeszcze nie mogą dosięgnąć? Jakim cudem nie mogą dosięgnąć? Co wy mi gadacie? Zbudować mi to już migiem. I dopiero potem rzucimy tutaj to na niższy priorytet. Wybaczcie, ale godziny pracy podnosimy. Macie to zrobić już. Już ma być zrobione. No i tak nie zrobicie. Dobra. To nie będę was zamęczał. To już jest zbudowane to. Jeszcze zostaje tylko to.
i skończyła się susza. Na szczęście nie poumierali z głodu jeszcze. Wody wystarczyło przez tyle dni, jak przestaliśmy pompować, także nie był to jakiś większy problem. Tak naprawdę. Dobra, to tę bójkę tu wznowimy. Żeby coś działało. To już też działa. Woda jeszcze nie płynie, to trudno. No dobra, jak wygląda sytuacja tutaj? Wygląda to bardzo dobrze. Mamy już większość zrobioną. Gdzie my tu mamy? Tutaj jeszcze początek, tu jest jedyneczka. Tu na tym będziemy budować, to jest głęboko zrobione, także nie szkodzi. Mamy do zrobienia jeszcze tu i tu. Tu mamy do zdetonowania. Tak. I sobie będzie następne, żeby to się w miarę wyrównało. Tego nie wyburzamy. Tu musimy wyburzać dalej. I tutaj tu proszę 3. No. Świetnie sobie chłopaki radzicie. Dobra, te możemy to zabudować, bo nie ma tego drewna. Nie ma co wycinać. Kilka bobów nam zmarło troszeczkę ze starości. Brakuje nam energii jeszcze, aha, bo jeszcze nie przepływa. Jeszcze się nie nazbierało wody. Jeszcze się to wszystko nie ruszyło. A czemu to nie chce? To nie jest zasiane. Dobra. No dobra, to wywalmy to. Tutaj, bo widzę, że jak ja tego nie zaznaczę, to się nikt tym nie zajmie, no. Dobra, tutaj to wszystko żyje. Tak, to mamy, mamy, mamy. Okej, tu zaraz skończymy, proszę, jak to już szybciutko idzie. Cyk. No i detonujemy teraz tą część i tą część. I tutaj to jest na równi, to jest, nie, to już jest na równi, to jest ten jeden, który jest za nisko. Tutaj potrzebujemy jedynkę, tak? Czy to jest dwójka? Nie, to jest dwójka. No to odpalimy tutaj też trójkę, a tutaj jedynkę. O. Tak. Jak to zbudują, to będziemy mogli tak naprawdę wyburzać to i to. Znaczy najpierw musimy tutaj w dół wszystko zniszczyć. Dobra. Wody tu może brakować czasem. Okej. Okej, to ciekawe. A! No dobra. I teraz już wiem, co zrobiłem źle. Cała woda uciekała tędy już. Nie zauważyłem. I dlatego tam jest taki problem. Grobla tu na szybkość jest potrzebna. Ona już tutaj jest potrzebna. Na już potrzebna jest ta grobla. I będziemy mieli ten temat odpływów tutaj załatwiony. Widzicie, było tego tyle, że już teraz nie docierała woda tutaj. Teraz już płynie. Dobra, mamy to. To ilość, aha, to możemy już wznowić, bo potrzebujemy wody z powrotem. Proszę bardzo. Jedzenie też już powoli wraca. Fermentownia wraca na 80-90%. Mamy masę z rzepaku, więc też możemy włączyć. Soi i manioków. Myślę, że w takim razie te fermentory też włączymy na razie. Znowu nas pozalewało. Miejmy nadzieję, że za chwilę się to wyrówna. O, i się wyrównało. Opa. No, to zrobili. Czyli budujemy dalej. Proszę bardzo, tutaj myślę, że już możemy, tutaj już wszystko jest na tym samym poziomie, na tym samym poziomie. Więc to już nam nie jest potrzebne. I budujemy
razie to też nam już nie będzie potrzebne. Ani to. Tylko musimy zbudować tutaj dwie groble. Tam trochę nam zostanie tych zasobów, trudno. Nie przeszkadza to nam jakoś specjalnie. Kilka desek i tak dalej. Mamy tego, mamy sporo drewna, sporo desek, sporo tego zbieramy, także naprawdę to nie jest problem. Widzę, że złowody mamy niewiele. Całą, którą zrobimy, od razu zużywamy tutaj w wirówce. Dobra, i teraz już wszystko powinno działać się tak ładnie. To też możemy łączyć. Niech się robią zębatki. Niech się robią zębatki. No, ile mam bobrów? 53 bobry. 11 wolnych miejsc pracy. No, to sporo, sporo. Tutaj na tych najważniejszych miejscach ktoś pracuje, tak. To myślę, że to możemy zapauzować, bo na razie nie potrzebujemy tyle ekstraktu. Mamy go aż ponad 200. Więc to sobie przygotujmy po prostu. Dokończmy już to, co mamy tutaj. Będziemy mogli... Jest co? Trójka. Trójka, trójka. I będziemy mogli niedługo spokojnie zająć się tak naprawdę tylko dalszą rozbudową tego naszego wspaniałego bobrzego klanu. Świetnie sobie radzą. Nawet ładnie to wygląda, dosyć kolorowo z tym żółtym tutaj. Tam się, że może też zrobię, fajnie by było mieć troszeczkę wody w innych miejscach. Nie wiem, czy tu można coś wykombinować, jak to jest na tej wysokości. Oczywiście są pompy, mogą wypompować wodę, czy tam zrzuty. Jak to się nazywa? Głębinowa mechaniczna pompa. Aha, to jest mechaniczna pompa, a to jest wylewacz płynów. Można wylewać płyny gdzieś, żeby zazielenić jakieś tereny, co też jak najbardziej ma trochę sensu. Czy w dobrobycie możemy coś im postawić? Czy dlaczego ciągle ktoś ma jakiś uraz? Gdzie ty jesteś? Aha, leczysz, odpoczywasz, okej, dobra. Leżą i odpoczywają. W porządku. Wszystko działa. Tam trzeba po prostu na nowo mangrowce posadzić. Opa, są. Dzieje się. Tak. Aha, jak bytną, a to mogę od razu zaznaczyć, że jak bytną, to trzeba je zasadzić. Świetnie. Dobra, jak tam, no? Popatrz, jak szybko to budują. Chwila, moment, mamy. I tak naprawdę już teraz jesteśmy, że tak powiem, ustawieni, bo jakby przyszła złowoda, to ona już może zostać wypchnięta tam. Nie wiem, czy byłaby robiona na... wypływałaby z taką prędkością, jaką byśmy chcieli, ale to są cztery źródła, a tutaj mamy przepływ, mamy trójkę, tak, ale jak to będzie w dół, to wydaje mi się, że nie wpłynie, nie przekroczy tego poziomu. No ale jesteśmy gotowi, mamy to przygotowane, zarządzanie kryzysowe ogarnięte i tutaj tak naprawdę później możemy sobie odblokować to, żeby tylko te drzewa nam nie umierały. I tyle tak naprawdę. Dobra, to mamy praktycznie gotowe. Bobry przeżyły, mimo tego, że nie zauważyłem niektórych rzeczy, więc sobie świetnie radzą. A czemu ty nie masz tutaj drewna? Proszę, a pewnie tragarzy nie mamy. Chata budowniczych już nam aż tak nie jest potrzebna. Potrzebujemy tragarzy. Otóż to. Tych budowniczych, których w tym momencie mamy, nam wystarczy. Więc świetnie radzą. I już tak naprawdę jest tylko ten element, to jest postawione. I będziemy mogli zacząć planować jakieś większe, ciekawsze konstrukcje w tym rejonie. Bo już by mamy tą kolonię zabezpieczoną od złowody. Dobra. Udało się, mamy to zrobione, także dzięki wielkie za dotarcie do końca odcinka i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć!